Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym będziemy robić lalkę ze szmatek. Będzie to też lalka motanka. Będzie to chłopiec, ale w przeciwieństwie do lalki tradycyjnej, główka będzie wykonana z piłeczki ze staropianu. W związku z tym, że będziemy robić drugą motankę, trochę bardziej nowoczesną, będzie to chłopiec. Potrzebne do wykonania tej laki będzie nam kulka styropianowa, która będzie tworzyła główkę. Bierzemy kawałek materiału białego. Z tej szmatki będziemy robić kadłubek razem z nóżkami. Taka dość długa musi być szmatka na Obejrzymy sobie tą szmatkę, bo ta szmatka wydaje mi się trochę przedługa. W związku z tym, żeby ta lalka była kształtna, odetniemy, oderwiemy kawałek płócienka. Materiał nam bardzo ładnie się odrywa, nie trzeba ciąć. Wstaje taki dość ładny, kształtny prostokąt, końcówki sobie. Złożymy. Mamy kulkę seropianową, chowamy ją w środek, szmatki, łapiemy zagłówkę, mocno okręcamy. Tak, okręcamy. Powstaje nam taki duszek. Możemy wykorzystać resztkę materiału, taki skrawek. I tym skrawkiem będziemy owijać główkę. W dawnych czasach wykorzystywano każdy element materiału. My też tutaj wykorzystaliśmy ten kawałek materiału. Postępujemy tak samo, mocno zawiązujemy węzłem zaciskowym. Obetniemy końcóweczki, to co nam to zostało. I powstał nam taki duszek który jest też samą formą już lalki, którą można się już bawić, ale my nam potrzebny jest zrobić lalkę chłopca. Wykonamy w tej chwili nóżki, czyli robimy, rozkładamy tą szmatkę z główką, tworzymy tak zwanego motylka i z jednej części będziemy robić nóżki, ale wcześniej przygotujemy dwa kawałki sznurka tej samej długości, Którą końcówki nóżek będziemy zawiązywać. Przytniemy jedną z końcówkę, teraz drugą. I teraz składamy nóżki. Zakładamy materiał do środka, drugą część do środka. Jeszcze raz materiał składamy do środka. Przykładamy z drugiej strony, rolujemy, powstaje nam taki kluseczek, końcówki zawiązujemy. Pamiętając, żeby zostawić zawsze końcówkę do zawiązania luźną. I węzłem zaciskowym zawiązujemy mocno. Końcówki obcinamy, będą nam niepotrzebne. Z drugą stroną postępujemy w identyczny sposób. Materiał do środka, do środka, jeszcze raz do środka. Przykładamy następny kawałek do środka i zwijamy w rulonik. Końcówkę zawijamy, czyli po prostu motamy. Jeszcze raz. Węzłem zaciskowym mocujemy, żeby się nie rozsupało. Czynność powtarzamy. A końcówki zbędne obcinamy. Wszystko co jest brzydkie, nieładne obcinamy. Sprawdzamy czy nóżki są tej samej długości. O, można troszkę posunąć, wyrównać. Końcówkę brzydką obetniemy. Powstał nam taki duszek z duszkami, teraz brakuje nam tylko rączki, które musimy wykonać, z innego kawałka materiału. Do rączek będzie nam potrzebny mniejszy kawałek materiału. Tą szmatkę przytniemy, bo jest troszkę za duża, żeby te rączki były takie kształtne. Proporcjonalne do duszka. Wyrównamy, żeby to nam nic nie wystawało. Jeszcze te wszystkie nitki pozabieramy, co nam się wysnuło. Obcinamy, żeby praca była taka staranna. Przykładamy duszka. Żeby były proporcjonalne rączki, zakładamy brzegi, żeby to miało, nic się nie wysnuło nam. No to jest troszkę za dużo. To jeszcze troszkę przytniemy. No prawie jest dobrze. I zakładamy. Zakładamy, rulujemy. Tym razem nie będziemy końcówek wkładać ze środka, tylko zostawimy je takie, jakie są. No dość, dość ładnie to wygląda. Owijamy końcówkę rączki, przytniemy. Należy pamiętać zawsze o tym mocowaniu zaciskowym. Wtedy no, nie wysnują nam się elementy rączek. No ładnie wygląda końcówki zawsze obcinamy to, co nam jest zbędne. Przyłożymy sobie jeszcze, zrób, zmierzymy, żeby rączki nie były za długie. Drugą stroną postąpiliśmy tak samo, więc te rączki są już gotowe. Teraz będziemy za chwilę mocować. Mamy tu duszka i mamy rączki. I teraz będziemy przystąpimy do mocowania. Rączki wkładamy pomiędzy tutaj, tutaj jest DJSłowik. Równamy rączki. Robimy taką małą gimnastykę. Jeszcze raz tu wyrównamy. Tam są równiutkie. O jeszcze. I teraz w pasie pod paszkami będziemy wiązać wełęką. Owijamy, motamy. Motamy jeszcze troszkę. Tu robimy ten zaplot krzyżykowy. Trzeba pamiętać, żeby za każdym razem po trzy razy zamotywać. Czyli mocowanie jest tak samo jak po poprzednich lalkach, motankach. Jest to mocowanie, które powoduje, że rączki się nie wysuną, nie wysuną przy zabawie przez dzieci. Końcówki będziemy, obcinamy. Powstał nam taki duszek z rączkami. To już prawie gotowy chłopiec, którego możemy za chwilę ubrać. Chłopcu zrobimy spodenki co materiału takiego w prążeczki. Taki materiał bardzo ludowy, związany z naszym regionem. Przy Chodziemy, Sprawdzamy czy ile nam będzie potrzebne na spodenki? No, przetniemy w tym miejscu. Łatwo materiał się oddziela przez rozprucie. Końcówki, pozbieramy. Składam materiał na pół. Jeszcze zmierzymy, żeby długość była dobra. W tym miejscu więcej rozcinamy materiał do połowy. Dostaną nogawki spodni. Jeszcze tutaj po... wrzucamy, żeby nie przeszkadzało. O, w tym miejscu będzie buźka. Twarzą do stołu. Rozkładamy nóżki na nogawki, naprzykrywamy. Postąpimy tak samo jak ze spódniczką, czyli zawijamy materiał. mamy tutaj szarą wełnkę, którą potem zamaskujemy kapotką. Wiążemy w tej chwili pod paszkami, będziemy wiązać, mocujemy, dość mocno zawijamy. Dość mocno, jeszcze raz, jeszcze. I zawiązujemy. Pamiętajmy, żeby dwa razy przekładać przez oczko. Końcówkę wełny. Końcówki zawsze obcinamy. No I mamy taką lalkę, która ma spódniczkę lekko rozciętą, w ten sposób powstaną nam spodenki. Żeby spodenki powstały nam, to musimy pozakładać materiał na nóżki, ale troszkę za długie, w tej chwili podprzytniemy. Jeszcze jedną stronę przytniemy, bo trochę za długo było. Posprzątamy, pobrywamy nitki i zawijamy każdy element osobno na nóżce, czyli materiał do środka. Jeszcze raz. A końcówki będziemy owijać, żeby umocować nogaweczki. A potem zamuskujemy te zawijania, tworząc lalce buciki. Motamy, zawiązujemy i za chwilę końcóweczki obetniemy. Teraz postawimy tak samo z drugą nóżką, czyli owijamy końcówki materiału wokół nóżki lalki. I zawiązujemy. Jeszcze raz. O, malutko tu zawiążemy. Końcóweczki jeszcze raz mocno. Przycinamy. No i powstał nam taki chłopiec w swodenkach. Teraz robimy kamizelkę. Będziemy troszeczkę inaczej robić. O, tutaj z tego dużego kawałeczku, Przymierzymy chłopca. O, w tym miejscu nadetniemy. No, tego materiału nie da się rwać. Przytniemy, wyrównamy końcówki, żeby to było wszystko w miarę równe. Żeby powstała kamizelka, składamy materiał na pół. O, w ten sposób. I jeszcze kawałek tak na pół. I mniej więcej w środku wycinamy otwór na rączki. Powstała nam szmatka z takimi otworami, przez które przekładamy rączki. Jedna rączka. O, teraz druga. O. Układamy z przodu kamizaleczkę. W pasie zwiążemy go czerwonym czerwoną stążeczką. Tworząc pas taki ładny. Taki ozdobny, żeby był. Przytniemy to co za dużo jest. Ok. No. Jeden człowieczek już jest prawie ubrany, troszkę nam wystaje tu pod główką. Materiał mamy, więc żeby to nie odstawało, bierzemy wyłętkę w kolorze kamizelki, czyli w kolorze czarnym. Zawijamy mocno pod szyjką, mocno motamy, żeby to ładnie było, wyglądało, żeby nie odstawała ta kamizeleczka. Mocno, mocno wiążemy no i już taki staranny, fajny, kamizeleczce będzie chłopak. Brakuje mu butków, które za chwilę sobie wykonam. Dlatego będą nam potrzebne kawałki czarnego materiału, mniej więcej tej samej wielkości, musimy sobie dopasować. I tu wycinamy za jednym razem dwie pary butków. przycinamy. Są to takie prostokąty. Brzegi zaokrąglamy. O, tutaj troszkę też drugą stronę też zaokrąglimy. No, i potrzebna nam jest w tym samym kolorze co buty wełęka. Dwa kawałki tej samej długości. Przytniemy je, żeby już były gotowe. Czyli mamy dwie szmatki na butki i dwa sznureczki. No i teraz, będziemy chłopaka, ubierać buciki. Zakładamy do środka. Zawijamy do góry, formujemy nóżkę. Pamiętam, żeby zawsze zostawić trochę wełny. Owijamy. Jeszcze takie robimy. Takie. Śmieszne buciczki wychodzą. No nie są to kozaczki, ale możemy założyć, że to tak wygląda. Takie łapcie bardziej powstają. Końcówki obetniemy z drugą nogą tak samo postępujemy, czyli do środeczka materiał składamy do środeczka przykrywamy, formujemy nóżkę. i omotujemy wokół nóżki. Nie ma w ogóle wtedy widać poprzednich wiązań. Takie nóżki są, są bardzo ładne. Odcinamy końcówki. No i mamy, mamy chłopca w spodenkach, w buciku tak. i w kamizelce. Brakuje nam coś na głowę. Postaram się zrobić teraz kapelusik. Czapeczkę zrobimy z takiego materiału dość miękkiego. Będziemy wycinać takie koło z materiału. Formujemy okrąg, jeszcze troszkę przytnę. I ten kawałek materiału będzie czapeczką. Przymocujemy go na głowie Taki materiał, takim materiałem, takim wołenką fioletową. Nakładamy. O. Przykładamy tą główkę tak, żeby miał żeby było ładnie i wygodnie. Teraz będziemy obwiązywać wokół. Troszkę się śliska. To się mocno robimy. Żeby nam się wyłęka nie zsunęła. Przycinamy końcówkę. Pamiętamy, żeby... Był węzeł zaciskowy. Wtedy sobie poradzimy mocno, zrobimy to. I jeszcze raz powtarzamy czynność, a końcówki obcinamy. Już mamy chłopca, kapelusiku. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w lekcji i zapraszam na kolejne spotkanie na portalu informacji kulturalnych.